Dlatego, że to jest wspólnota. Teraz ja chcę powiedzieć parę rzeczy na temat Kościoła. Bardzo podstawowych, fundamentalnych rzeczy. Dlaczego chcę to zrobić? Ponieważ żeby rzeczy szły i działały jak trzeba, ta formuła Kościoła musi być bardzo jasno wyglądała. Krótko powiedziawszy, żebyście rośli prawidłowo, to musicie rosnąć jako wspólnota. Taką wspólnotę. Bez rośnięcia jako wspólnota te rzeczy się będą rozjeżdżać. To się rozjeżdża. Kościół w pewnym sensie spaja Chrystusowo. On spaja. I my budujemy Kościół. My się w ogóle nie zajmujemy już takimi rzeczami, jak się zajmowaliśmy kiedyś, że jedziemy, zrobimy ewangelizację, coś tam, gdzieś tam pójdziemy, pouczymy ludzi, bo ja uważam, że zauważyliście, zrobiliśmy wczoraj, przedwczoraj i wczoraj i dzisiaj kilka nauczeń. W większości tych rzeczy nie słyszeliście. Wiecie dlaczego? Bo się tego nie uczy. Ludzie nie wiedzą, a w ogóle my dotykamy fundamentalnych rzeczy, takich rzeczy, wiecie, że my w ogóle takie, mówię, kopanie domu. No ale teraz, żebym ja na przykład mógł takie rzeczy głosić do kościołów, tak, to ja bym w ogóle musiał przebudować te kościoły. Trzeba przebudować. A przebudowywanie niestety jest zasadniczo rzeczą nierealną. Się nie przybudowywuje. To nie ma czego. Znaczy czasem to są takie niuanse, jak tam Bóg pośle gdzieś nas, to my to przebudowywujemy, nie? Ale to są procent. To jest procent zjawiska. Dlatego my budujemy kościoły. My musimy kłaść rzeczy od początku. Apostolstwo robi coś takiego, że buduje rzeczy od początku, kładzie czyste, silne, konkretne fundamenty. I budujemy wspólnotę. Bo życie w Królestwie Bożym to życie wspólnotowe. Nie istnieje coś takiego jak indywidualne życie w Królestwie. Indywidualnie każdy z nas jest zbawiony od grzechów swoich. Ale życie jest wspólnotowe. Jeśli ktoś nie jest we wspólnocie, to jest to zaburzony człowiek. Albo apostoł. Jak do mnie ludzie mówią, ja nie jestem w żadnej wspólnocie, tutaj jestem, przyjdę sobie tam z taką służbą, z taką, ja się tak buduję, tak mnie prowadzi Pan. Prowadzi Cię diabeł, nie Pan. Sorry. Nie prowadzi, chyba że jesteś apostołem, mówię. Jesteś apostołem? Nie jestem. To Cię diabeł prowadzi po tych różnych rzeczach. Bo ludzie są powołani do życia wspólnotowego. Nie wiem, czy zauważyliście, że Bóg nazywa ludzi wierzących owcami. Prawda? Owce. Zwierzęta stadne. Nie tygrysami bengalskimi. Prawda? Nie mówi, że jest treserem tygrysów bengalskich, którzy są indywidualistami i żyją na własną rękę. Tylko że jest pasterzem owiec. I my się, przyjaciele, nie nadajemy do życia pozawspólnotowego. Nawet apostołowie, którzy żyją w jakichś okresach czasu poza wspólnotą, to po prostu budują wspólnotę i następnie są w tej wspólnocie. Ja na dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez wspólnoty. Dla mnie życie poza wspólnotą jest niemożliwe. Czy przetrwam? Oczywiście, że przetrwam. Ja przetrwam wszędzie, ale życie nie polega na przetrwaniu. Bo Jezus powiedział, ja przyniosłem, przyszedłem przynieść życie i to życie w obfitości, a nie powiedział, przyszedłem przynieść wegetację. Wegetacja pochodzi z piekła. Obfitość pochodzi z nieba.
I my mamy potrzebę życia wspólnotowego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale sama formuła rodziny, która powstaje od początku założenia ludzkości, jest wspólnotowa. No jest Adam, tak? Bóg go bierze na stół operacyjny, wyciąga mu tam żebro, robi Ewę i jest ich dwoje. Tak? No, wspólnota powstaje. Wspólnota. My potrzebujemy wspólnoty zawsze. I ludzie się boją wspólnoty, bo uważają, że wspólnota ich ograniczy. Wspólnota cię nie ograniczy, wspólnota ciebie zastymuluje. Dlaczego ludzie myślą, że wspólnota ich ograniczy? Ponieważ mają złe doświadczenia. No niestety jest ogromna ilość wspólnot, które ograniczają, niszczą i rozwalają. Ja to w ogóle wszystko rozumiem. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Dlatego też my nie posyłamy ludzi do jakichś wspólnot. My budujemy wspólnoty. Tak? Dlatego chcę wam powiedzieć kilka rzeczy na temat Kościoła. Ja zostanę może na jednym fragmencie, może coś tam jeszcze dotknę dalej, ale... Ewangelia Mateusza, 1 rozdział 18-25. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział 18-25. Pierwszy rozdział. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozumiem myślał, to ukazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej zaczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nada mu na imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nada mu na imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją i nie obcował z nią, dopóki nie pobiła syna i nadał mu na imię Jezus. Widzimy w tym fragmencie trzy podstawowe elementy Kościoła. W ogóle przychodzi na ziemię Jezus, ciało Boga. Kościół to jest ciało Boga. Ciało Boga. Ciało przyszło na świat. Bóg się wcielił, przyszło ciało. Narodzenie Jezusa to narodzenie Kościoła. My musimy to umieć zobaczyć. Chcę, żebyś to zobaczył. Narodzenie Jezusa jest proroczą informacją o narodzeniu Kościoła. Widzimy trzy rzeczy. Po pierwsze, co to jest? No rodzina. Gdzie ten Jezus przychodzi? W rodzinie. Prawda? A jaki to problem byłby na przykład, żeby Jezus urodził się w Kongo? Dżungla, samotna murzynka, chlast, urodziła, dziękuję bardzo. Ale Bóg tak nie zrobił. Nie było Kongo, tylko patriarchalny naród izraelski, gdzie rodzina jest podstawową formułą społeczną. Co to daje nam za informację? Kościół to najpierw co? Rodzina. Ja wręcz mówię, my nie budujemy kościołów, tylko rodziny budujemy. My budujemy rodziny. Mnie rodzina interesuje. Mnie rodziny interesują. Nas w naszym ruchu apostolskim w ogóle nie interesuje formuła denominacji, różnych federacji i innych. Rozumiecie, o co chodzi? Ja mam na to wywalone. Ja zawsze do ludzi mówię tak. Albo mnie będziecie uważać za ojca, albo się odpieprzcie ode mnie. Bo ja naprawdę nie mam drobnych. Ja się nie nadaję do innych formuł, rozumiecie? Ja te rzeczy zgryzłem dawno, przetrawiłem i wypróżniłem. Albo budujemy rodzinę, tak? Albo się nie bawimy w nic. Rozumiecie? To rodzina jest. I my na przykład rodzinę budujemy. Wiecie, jak my tam w Warszawie sobie zbudowaliśmy rodzinę, i tą rodzinę sobie poszerzamy i to w ogóle jest niesamowite. Wiecie, że coś fajnego w rodzinie? Na przykład w rodzinie ci się nie utrzyma herezja.
to wszyscy w ogóle na to zwracają uwagę. U nas ktoś na przykład coś powie na nas, nie? Na mnie, na Agatę. To ktoś to usłyszy na korytarzu i powie, ty, co ty tam gadasz? Weź człowieku, ogarnij się. To nie ma coś takiego, że sobie ludzie usiądą i sobie rozmawiają o pastorach. No ja. Chyba, że w ogóle dobrze. I to nie ma, że to jest jakiś nakaz, zakaz. To jest w sercu. Wiesz dlaczego? Bo to rodzina. Rozumiecie, co chodzi? Rodzina. Wiecie, jaki jest największy problem na przykład społeczny na świecie? Problem z ojcostwem. To jest największy problem. Ludzie w ogóle nie czają w ogóle, o co chodzi z ojcostwem, nie? Na przykład ludzie przychodzą do kościoła i myślą, są dwa rodzaje ludzi. Jedni myślą, że przywództwo w kościele to jest przywództwo, które na nich będzie coś wyciskać i tam muszą, o, bo to jest, wiecie, ojciec, proszę ciebie, ten, jak on się nazywa? Kazeliusz. Ten z tego, z Torunia, no. Tak, ojciec dyrektor, proszę ciebie. Śmieję się, bo mamy chłopaka od Ryzyka z kościoła, z tego, ze szkoły. Chodził do szkoły, chciał być ten i przyjechał, Agata na niego ręce położyła i tam został. Zrezygnował ze szkoły i jest u nas. Chciał być tam. No ale jedni myślą, że to jest taka dyrekcja w kościele, wiecie, pastor i tak dalej, a inni to w ogóle myślą, że przychodzą i to jest, proszę ciebie, że na przykład liderzy w kościele to są dla nich, żeby im w ogóle życie pomagać układać, nie? Się wymagają. Czyli jedni przychodzą ze strachem, inni z pretensjonalnym tonem. A rzadko kto w ogóle, na przykład ojców, widzi matki. Wiecie dlaczego? Bo normalnie nie mieli tych ojców i matek ludzie. Ludzie to w ogóle to bardzo kto, rzadko kto miał normalną rodzinę. Ty. Ja nie wiem, kto z was tutaj miało jakieś normalne rodziny. Ja nie miałem. No. Ja to w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z rodziną. Ty. Ja nie wiedziałem, co to jest ojciec. No co to, co jest ojciec? No ojciec, no to ojciec to ten, co psuje, a matka go bije, tak? To tak w moim przypadku. To o to chodzi z tym ojcem, w ogóle taki ojciec, co wychodzi na pół roku z koszem na śmieci i go nie ma, tak? Śmieci poszedł wyrzucić, wrócił na drugie święta. Tak? No to w ogóle sorry, wiesz, to ludzie nie rozumieją. Wiesz, i teraz na przykład, kiedy się buduje rodzinę, to jest najmniej zrozumiała formuła, ale Kościół to jest najpierw rodzina. I jeżeli chce się jakby prezentować Chrystusowość, to w rodzinie ją można zaprezentować. Rodzina. Co to jest ta rodzina? Bo to są przede wszystkim ludzie połączeni z Bogiem osobiście i ze sobą nawzajem. Ze sobą nawzajem są połączeni. Nie na zasadach wykonywania zadań różnego działactwa, tylko połączeni ze sobą nawzajem. Połączeni. To jest tak, współodpowiedzialni, współżyjący w ogóle. To ludzie, którzy są razem, żyją razem, tak? Żyją. Żyją. Tak? Żyją. Po drugie, Kościół to jest objawienie z nieba. Skąd ten Jezus przychodzi? To z nieba jest. Ten anioł przychodzi do Józefa, mówi, ty, Józef, to z nieba jest to, co tam się w niej poczęło. To nie jest z jakiegoś tam sąsiada. Tak jak ci się wydaje. Dlaczego on ją chciał odrzucić? Bo on myślał, że ona mu się puściła, ta Maria, człowieku. To było, rozumiecie, to dlatego w ogóle tak było. A że był dobry chłop, wiecie, to się chciał zwichnąć. A wiecie dlaczego? Bo pierwszy by musiał rzucić kamieniem. A to był w ogóle dobry facet, ten Józef. On wiedział prawo, on wiedział, że to on by pierwszy. Jakby to w ogóle wyszło, to on musiałby wziąć pierwszy, roztrzaskać jej głowę w ogóle. To on nie chciał tego. To nie bój się, on w ogóle chciał uciec. Tam odprawić się, w ogóle on uciec chciał się zerwać z tego wszystkiego, wiesz. To był taki, to lękliwy człowiek w ogóle. Tam trzeba było anioła, żeby on zaczaił w ogóle, nie? Ale co mówi anioł? Trafienie z nieba. Amen. A więc Kościół to jest rodzina. Po drugie, Kościół to jest objawienie z nieba. I po trzecie, to jest koło ratunkowe dla świata. Co mówi anioł do tego Józefa? To coś, co się z niej narodzi, uratuje ludzi. A więc Kościół to jest
koło ratunkowe dla świata, krótko powiedziawszy, możesz zapisać armia Boga. A więc Kościół to jest po pierwsze rodzina, po drugie objawienie z nieba, czyli informacja. Co to jest objawienie z nieba? Kościół jest globalną informacją, że Bóg żyje. Tak? Bóg żyje. I po trzecie to jest armia Boga, czyli koło ratunkowe dla świata. Jako rodzina Kościół funkcjonuje w głębokiej, poszerzającej się i intensywnej relacji z Bogiem na pułapie osobistym i wspólnotowym. Osobistym i wspólnotowym. Rozumiecie? My to prezentujemy w Warszawie. Ja bym chciał w ogóle, żebyście też umieli tą rzecz obserwować. My na przykład kładziemy największy nacisk na osobistą relację z Bogiem ludzi. Wiecie, co to oznacza? Że my dbamy o to, tak, aby ludzie byli sprawdzani ze swoich relacji z Bogiem. My nie zostawiamy jedni drugich na zasadach takich, że nie interesujemy się tym, jaka jest twoja relacja z Bogiem. Dlatego uczymy ludzi być w bardzo bliskich relacjach ze sobą. Funkcjonują grupy domowe, ludzie się spotykają, są blisko. Blisko. Uczymy się. Wyjeżdżamy razem, spotykamy się, rozumiecie, o co chodzi? Po co? Bo trzeba być blisko. Musicie być blisko siebie, blisko. Bo wtedy będziecie mogli się stymulować, jeżeli chodzi o wzrost. To jest najważniejsze, tak? Trzeba być blisko. I relacja, bliska relacja wspólnotowa, gdzie głównym atrybutem jest uwielbienie Boga. I to jest coś, co wy musicie sobie wybudować tutaj. Uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga to nie jest coś, tak, co zmiękcza spotkania przed głoszonym słowem. Uwielbienie Boga to jest styl życia. Uwielbienie Boga to też nie są koncerty, to nie jest to, że ktoś tam na czymś dobrze gra, proszę ciebie, to on będzie teraz grał. My pierwszy kościół, jak zakładaliśmy, to ja mówię, ja tu będę śpiewał. Koniec. Rozumiecie? Dzięki Bogu Najwyższemu, że Agata jest utalentowana. Rozumiecie? Ale my generalnie zaczynaliśmy od, co my mieliśmy za instrumenty? Tamburyn, co go nienawidziłaś, tak? Nie sugeruj. Co? Nie mów, co mieliśmy. Mieliśmy tamburyn, grzechotki, i takie na rękach dzwonki. Wszyscy to zakładali, jeszcze nie mieliśmy pojęcia, wszyscy w tym skakali. Ostatnio jak któregoś dnia ktoś przyniósł tamburyn, Agata od razu go schowała, ten tamburyn. Mówi, nie, tylko nie tamburyn. Znaczy, bo tamburyna trzeba umieć użyć. Ja będę, jak będę was uczył na temat uwielbienia, to zobaczycie, uwielbienie to jest w ogóle specyficzna formuła działania. To nie jest odśpiewanie piosenek żadnych, nie. To są, wiecie, nie wiem, jak wy zawalacie, my cały czas tworzymy nowe piosenki, przerabiamy piosenki ze świata w ogóle, różne, dajemy tylko słowa, lecimy w ogóle, wiecie, tak nie taka, chodzi o to, że cały czas, ale po co, powiemy, że uwielbienie jest centrum, na przykład, nie, centrum, to jest, i to jest coś, na co Kościół pracuje cały. To nie jest coś, że to jest grupa uwielbienia, a reszta tego słucha, absolutnie. Kościół musi się, wy jako, tu macie takie zadania przed sobą, tak? To są takie zadania. To co ja dzisiaj wam chcę tutaj powiedzieć, to ja wam chcę rzucić kilka wyzwań związanych z życiem wspólnoty. I przede wszystkim to jest pogłębienie bliskości. Tak? Jedni z was się lepiej znają, inni mnie. Generalnie trzeba być po prostu blisko i stymulować się wzajemnie, jeżeli chodzi o głęboką, osobistą relację z Bogiem i o relację wspólnotową. I dalej relacje między sobą nawzajem jako taki realny dowód na kochanie Boga. W pierwszym liście Jana 4:20-21 jest napisane, że w ogóle o miłości wzajemnej się ludzie poznają, że dowodem na to, że kochasz Boga, to jest to, że kochasz drugiego. A kochasz nie dlatego, że powiedziałeś, tylko dlatego, że ty z nim jesteś i żyjesz.
jesteś i żyjesz. Interesowanie się sobą nawzajem. To są takie wyzwania, tak? Interesowanie się sobą nawzajem, interesowanie się życiem swoim, zaglądanie sobie w ogóle w garki. Pozwolenie na to, żeby ktoś ci w garki zaglądał. Zaproszenie kogoś. Widzisz, o co tutaj chodzi? Musicie się uczyć zapraszać innych ludzi, żeby zaglądali w twoje garki. Pokaż je. Co ja tutaj mam? Zobacz. U nas na przykład ludzie wyrobili w sobie taką dziwną... Znaczy ja osobiście nie biorę w tym udziału, ale... Ludzie na przykład potrafią się odwiedzać bez zapowiedzi. I czasami to robią w najmniej w ogóle odpowiednich sytuacjach. Ale nie robią tak wszyscy. Nie robią tak niektórzy robią. Ale też do czego to doprowadziło? Bo to jest ciekawe zjawisko. Że ludzie są gotowi na siebie. Że zderzają się z tym, że ktoś przeszkadza mu w życiu. Bo ja cały czas mówię, to nie jest kwestia tego, że ludzie są fajni wszyscy. Jedni są fajni, inni nie są fajni. Ale otworzenie się powoduje, tak, że zaczynamy nawiązywać ze sobą taki kontakt, taką relację, jaka jest w sercu Boga. Pozwalamy, zobacz tutaj, zobacz, w ogóle jak wygląda moje życie, a zobacz jak moje, a choć ja ci powiem, a nie będę się bał, że ty mnie zostawisz. Nie będę się bał. To jest też przyjęcie zrozumienia, że aby Kościół rósł, trzeba się poświęcać dla siebie nawzajem. Dla siebie nawzajem, że trzeba się otworzyć na zranienia wzajemne. Cię zrania. Że jak się boją, że ktoś ich zrani, ja mówię, normalny Kościół się rani. Tak jak małżeństwa. Nikt się lepiej nie rani niż małżeństwa. To zawodowcy w ranieniu się. Przecież małżonkowie to są oprawcami dla siebie bardzo często. Taka jest prawda o małżeństwie. Człowieku, możesz być niesamowity w ogóle gdzieś, altruista w ogóle świata przychylić, proszę ciebie, ale jak się odzywasz do swojej żony, no to jej się trwała prostuje. Nie mówisz do niej, tylko krzyczysz. Ja na przykład krzyczałem strasznie na Agatę. Strasznie krzyczałem. Miałem taką manierę. Naprawdę, wiecie, jakie to powoduje rany? Że nawet ja dzisiaj coś jestem w stanie powiedzieć takim zdecydowanym głosem i ja wiem na przykład, że to jest bolesne dla niej. To jest... Rozumiecie, o co tu chodzi? To nie jest kwestia, że to jest w ogóle coś niewyleczone. To jest wyleczone, bo Agata jest wyleczona. Ona jest zdrowa. Chodzi o to, że widzisz, to są rany od języka są najgłębsze. Język rani jak miecz. Lepiej czasami komuś by było przywalić i złamać nos, niż powiedzieć mu parę słów za dużo. A małżonkowie to są mistrzami w tym, żeby sobie wbijać miecze w serca. I ludzie w kościele też są mistrzami w tym, żeby sobie miecze w serca wbijać. A tutaj jest kwestia tego, żeby się w ogóle zgodzić na to, że ktoś cię zrani i go nie zniszczysz. W kościele trzeba mieć zgodę na to, że ktoś cię zrani i nie bać się tego. Ja się w ogóle na przykład nie boję, że mnie ktoś zrani. Jak ja się powiedziałem, Boże, niech mnie rani, o tym nie leczy. A tam ty jesteś, ty dobry. W ogóle wiesz, jak jest z miłością, że ty musisz tą gardę zdjąć. Ty musisz tak podejść. Ten gest poddania się. Bo inaczej nie będziesz kochał, tak? Nie podejdziesz. Nie podejdziesz tak, proszę ciebie, wiesz, nie podejdziesz, proszę, kocham cię. Tak się nie podchodzi. Rozumiesz? To nikt cię tak nie pokocha przez gardę. To musisz się wypiąć, niestety jak się wypniesz, to możesz dostać strzał prosto w serce. Tylko, że zrozum, w ogóle nastaw się tu, no to skucie, będziesz się cię wieczorem modlić, to powiedz, panie, ja się zgadzam, żeby ktoś mnie zranił. Co się tam deszczypał? I tak mnie wyleczysz.
Ja jestem świadectwem, ludzie, że od tego, że ktoś cię rani, się nie umiera. Nie wiem, ile ludzi mnie zraniło w życiu, przestałem to liczyć. Natomiast dzisiaj ja jestem w pewnym sensie kuloodporny na to. Natomiast ja w ogóle dalej nie uciekam od zranień. Bo to jest normalna sprawa w Kościele. Wiecie, rozpady wielokrotnie we wspólnotach powstają przez to, ja nie mówię w chorych wspólnotach, bo to już nie mówię o tym, bo ludzie odchodzą od wspólnot, no bo to są chore wspólnoty i to jest normalna sprawa, to wychodzisz, bo trzeba normalnie żyć, no. Ale są zdrowe miejsca i ludzie się rozpadają, rozpadają się też zdrowe miejsca. Wiecie, dlaczego się rozpadają zdrowe miejsca? Bo ludzie boją się siebie nawzajem. Bo jak się tam zranią, to myślą, że to świat się zawalił. No się świat nie zawalił, no zraniłeś mnie. Tak jak w małżeństwie, no jak się poranisz, to niekoniecznie się zaraz rozwodzisz. No bez przesady. No. To te zranienia się wyleczy jakoś. W Kościele się wyleczy. To nie ma, bo oni mnie tak zranili. Ja, czasami ktoś do mnie przychodzi, wiesz, tak zostałem zraniony, pastor mnie zranił. Ja mówię, ale jak cię zranił, powiedz, to też mnie ciekawi. Broną ci po plecach przywalił. No wiesz, on tak na jej powiedział. Ja mówię, człowieku, no weź, no daj się spokój, na litość boską, jak ci powiedział. W świecie byłeś, bluzgałeś po pijanemu, cię wyklinali, dalej z nimi piłeś, było dobrze. Teraz pastor ci powiedział parę słów przykrych, od razu rzekł, uciekłeś. Ja nie wiem. Świecie było, cię nawyzywali od takich, od innych. Człowieku, popiłeś się po pijanemu, było dobrze, następnego dnia znowu razem do roboty idziesz, siema ziomu, siema, siema, ty śliwa, on noc złamany. Ale impreza! A tutaj ci ktoś coś powie w kościele, człowieku, i człowiek zwija pinkiel i odchodzi. Co to w ogóle za historia? To jest ta w ogóle nieświadomość, o co chodzi w tej miłości, że w tej miłości się otwierasz na siebie. To jest rodzina, ludzie. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Bo to rodzina jest, rodzina. W ogóle wiecie, jak funkcjonuje rodzina? Rodzina to jest holender w ogóle niesprawiedliwa rzecz, no, taka bardzo. Normalnie w rodzinie, normalnie w świecie to jest tak, że każdemu według przepchnięcia, czyli tak, że im ktoś silniejszy, tym więcej mu się należy, no bo to więcej zagarnie, nie? I w ogóle tak normalnie, ktoś większy, to więcej jeść dostaje, no bo więcej siły. Im ktoś cięższa praca, tym więcej kartofli, człowieku mięsa, no bo to musi mieć siłę. A w ogóle w rodzinie to jest tak dziwnie. Patrz, dziecko jest najmniejsze, najmniej pracuje, w ogóle nie pracuje. Leży, proszę ciebie, i się trze. Człowieku, tak? Nawali w pieluchę, jeszcze, proszę ciebie, śmie, człowieku, krzyczeć do ciebie, że to jest w ogóle twoja wina, że tego nie przewijesz. To ma pretensje jeszcze do ciebie. Nie pracuje, trzeba go nakarmić, trzeba mu... Najmniejsze, a najwięcej uwagi mu się poświęca. Bo to w ogóle w tej rodzinie to inaczej w ogóle działa wszystko. Ale to jest prawdziwe dopiero. I tak jest też w Kościele. Rozumiesz? Tak jest w Kościele. Kościół to jest rodzina. Ja was chcę w ogóle tym zaszczepić. Budujecie to, rodzinę budujcie. Niech nic innego nie budujcie. Rodzina. I tak jak w rodzinie. Jako objawienie z nieba, Kościół to przede wszystkim ustawiczne szukanie i budowanie w ogóle siebie w Chrystusie, tak? Budowanie siebie nawzajem i też ekspansja prawdy na zewnątrz. Tak? Czyli informacja o Bogu idzie przez Kościół na zewnątrz. Tak naprawdę, ja dzisiaj chcę tylko rzucić komunikat, bo ja zrobię zupełnie odrębne spotkanie, kiedy będziemy głosili na temat Kościoła, bo to jest, dzisiaj to nie ma na to czasu, ale chcę, żebyście zrozumieli, że ustawiczne szukanie i zgłębianie prawdy, ustawiczne jakby utrzymywanie tego, co się już ma, wytrzymywanie w sytuacjach, kiedy diabeł chce cię okraść z tego wszystkiego, to są wszystko sprawy związane z objawieniem z nieba. Uświadomienie sobie, że funkcjonujemy według zasad duchowych, według reguł, czyli w ogóle obejrzenie tego, że to jest jakaś w ogóle, jakiś system życia. Opieranie się na prawdzie. Ludzie na przykład do nas mają wielką pretensję, że my jesteśmy tak skoncentrowani na prawdzie. Dlaczego wy tak prawdę? Oczywiście mnie nikt nie zapyta, czy ja tak prawdę mówię.
Tylko mnie zapytała, dlaczego ty to powiedziałeś? Ja mówię, bo to jest prawda. A co ty tak uważasz? Ja mówię, no tak właśnie uważam. No i co mam napisać? No napisałem to, co uważam. Nie rozumiem, mówię, z czym ty masz problem? Ale tak nie jest. A ja mówię, ale to ty tak uważasz. To teraz napisz, że jest inaczej. Daj swoje zdjęcie, tak jak ja, numer telefonu, tak? I zdecyduj, że będziesz o tym rozmawiał z setkami ludzi. Kozaku. Zrób to. Rozumiem. A mnie inaczej pan prowadzi. Mówię, wcale cię pan nie prowadzi, jesteś tchórzem. Prawda o tobie jest taka, że jesteś tchórzem, a jestem odważny. I prezentuję prawdę, bo ja jestem człowiek objawienia z nieba. Bo Kosiu, to jest objawienie z nieba. Objawienie z nieba. Objawienie, czyli coś jawnego. Jawnego. Nie cichego. Jezus się jawnie urodził. Jawnie. W ogóle. Się ujawnił w ogóle. Od początku. Jako armia, Kościół jako armia, ewangelizacja, uzdrawianie, uwalnianie, ustanawianie, czyli manifestacja mocy na świat. Ale żeby to wszystko mogło funkcjonować, tak? To fundamentem jest rodzina. Ja wam naprawdę chcę zostawić to proste poselstwo, żebyście mogli tą rzecz zrozumieć. Jeżeli jeszcze są wśród was, czy wśród osób, które tutaj, których nie ma tutaj na sali, osoby, które mają wątpliwości jakieś, to ja was w ogóle zachęcam, żebyście w ogóle wątpliwości o rodzinie rozwiali. I żebyście też podjęli decyzję sobie takie, ok, budujemy tutaj rodziny. Nie wiemy, jak ta rodzina będzie wyglądać. Skąd to wiadomo? Wiecie, apostolstwo, które my prezentujemy, to nie jest wyznaczanie jakichś zadań ludziom. My nie wyznaczamy zadań. Absolutnie. Ale cały czas stymulujemy ludzi, tak, żeby powstawały coraz silniejsze, coraz potężniejsze rodziny. To bardziej, co robimy, to na mafię wygląda. Raczej. Tak, bo to bardziej, to co my budujemy, to raczej to wygląda na mafię. Rodzina Soprano. Tak, coś takiego w ogóle, wiecie, nie? A to jest w ogóle wiecie, że to w ogóle Cosa Nostra to bardzo zdrowe podstawy miała. To oni potem się wywalili, tak? A to w ogóle bardzo zdrowe podstawy były, bo to była rodzina, tak? Zrzeszająca rodziny i chroniąca siebie nawzajem przed uzurpatorem z zewnątrz. Tak powstała Cosa Nostra. Cosa Nostra nie powstała jako grupa przestępcza. To się zamieniło później. Wcześniej to byli ludzie, którzy chronili siebie nawzajem, bo to nie było komu kogo bronić, to się sami bronili. Zebrali się do kupy, tak? I mówili, będziemy się sami bronić. Zorganizujemy się. Po prostu. A to była, oni rodzinę stworzyli. Rodzinę. Jak ja na jednym spotkaniu pastorów powiedziałem w ogóle, zacząłem mówić o przywództwie, mówię, co rozumiesz przez przywództwo? A ja mówię, ojcostwo. A on mówi, nie, przywództwo to nie jest ojcostwo. A ja mówię, ale to ty tak uważasz. A on mówi, przywództwo to jest mentoring. A on mówię, przywództwo to jest ojcostwo, bo Kościół to jest rodzina, Kościół to nie jest firma. To nie jest firma. Rozumiecie, co to jest? Rodzina. Żebyś nie wiem, co zrobił, to w rodzinie swojej, tak? Nie wprowadzisz zasad konsorcjum przemysłowego. Bo to ci się wywali wszystko, człowiek, a wy spróbuj. Czego talerzy po dzieciach nie możesz podbierać, no. A co dopiero ich przekonać, że ty jesteś w ogóle dyrektorem, kierownikiem, człowieku. Kiedyś chodziłem po domu i napominałem, żeby światło gasić. I kiedyś Duch Święty do mnie mówi tak, ty się nie zmęczyłeś jeszcze w tym serwisem? Ja mówię, no jestem zmęczony. Mówię, i co ja mam Boże robić? I wiesz, co do mnie Bóg mówi? Sam gaś. Słowo honoru, ja od tego dnia już nikomu nie zwróciłem uwagi, żeby światło. Ja w ogóle mówię,
mamy zgaszone światło, to se zgaszę. To nie przejdzie, bo to rodzina. Rozumie, to nie przejdzie. To w ogóle pewne rzeczy nie przejdą. A wiecie czemu? Bo w miłości funkcjonują zasady, które nie funkcjonują w firmach. Wiecie na przykład, jaka zasada nie istnieje w firmie? Jedni drugich brzemiona noszą. Żyliście kiedyś taką dyrektywę w firmie? Nie ma tu się jedni drugich brzemiona noście. Tak? Takiego czegoś nie ma. Jedni drugim nogę złamcie. To tak. To tak, ale nie jedni drugich brzemiona noście. Ale w ogóle, żeby nosić innych brzemiona, tak? To trzeba najpierw na przykład zaprzestać usiłowania, tak? Tego, żeby ci ludzie nie mieli brzemion. Mają brzemiona. Okazuje się, że w ogóle w miłosnej rodzinie nie ma czegoś takiego, że się każdego przekona, żeby brzemienia nie miał. Patrzysz, mówisz mu raz, drugi, piąty, tak? A potem wchodzisz pod to brzemię, pomagasz mu nieść. I co zrobić? Ja mówię ludziom o uzdrowieniu, pro ciebie raz, drugi, trzeci, ktoś dalej nie jest uzdrowiony i przychodzi do mnie, co mam zrobić? Ja mówię, nie wiem, iść do lekarza cię zawiązę tam, czy na prochy. No nie wiem, coś z tobą zrobię, no pomogę ci jakoś, te brzemię z tobą poniosę, kupię ci w aptece prochy. No co ja ci zrobię? Nie chcesz krzyża? To ja mam w ogóle prochy. Tak jakoś brzemię z tobą poniosę. Bo cię kocham, wiesz. Przecież cię nie odrzucę, że nie chcesz być uzdrowiony. No ja wiem, nie chcesz. Taki masz kaprys, no. Ale to, że nie chcesz być zdrowy, no to... No co, no ja jestem, no a ty... Ale ja cię nie uważam za gorszego wcale. No to nie bądź zdrowy, no albo... No, rozumiesz, no. No co? Taki... Ja kocham Kościół, coś wam powiem, ja kocham Kościół. Ja się w Kościele czuję jak ryba w wodzie. Chłopak się nawrócił u nas taki w Warszawie z patologicznej rodziny. No i dobrze, przyszedł do Jezusa, wszystko elegancko, no ale nadal nie potrafił się pozbierać. Nie umiał się pozbierać. Do pracy on nie może, nie umie iść, bo tam i handlował towarem całe życie w ogóle, wiecie, narkotykami. Do pracy on nie idzie do pracy, bo on nie umie pracować. I mamy takiego innego chłopaka, taki przesiedział też kupę lat w więzieniach. I tamtego nikt nie umiał mu wytłumaczyć tamtemu, żeby do pracy poszedł, że to trzeba do pracy. A ten do niego podszedł i mówi do niego tak. Na grupie domowej mówi. Jak nie pójdziesz do pracy, to ci złamie nos. A tamty na niego spojrzał. Dobrze mówi. I poszedł do pracy na tych ludzi. Tak mu brat usłużył. Usłużył mu brat. Powiedział do niego jego językiem. Inni ludzie nie byli w stanie go przekonać tamtego. Ten pracuje, człowieku, elegancko, wszystko mówi, kocham pracę moją, uwielbiam cię, Panie Jezu, za tą pracę. Tamten mu usłużył, tak? Czujesz klimat na grupie domowej. Idź do pracy, bo ci nos łamie. I pójdź. Dziękuję bardzo. Dla mnie to jest miłosna rzecz. Dla mnie to jest życie Kościoła, dla mnie to jest rodzina. Dla mnie to jest rodzina. Rodzina, która właśnie szuka, jak czyjeś brzemię ponieść. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest dla mnie rodzina. Tu nie ma konwenansu. Zauważyliście, że jak chodzisz po domu, tak? To nie robisz sobie make-up, jak make-up sobie robisz, jak wychodzisz. A do domu chodzisz rozczochrana, prawdziwie. Taka jesteś w domu. Czy w ogóle inna kobieta by cię nie pozna. Kobieta to pozna, ale kobiety to nie pozna. Powiedział, o co chodzi? To ja, tak? Inna jesteś. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, to w ogóle, bo to dom, to dom. To dom jest, widzicie, to dom. Ale takie coś trzeba tworzyć, bo tylko, słuchajcie, zaznaczam, tylko to przetrwa. Ten syf, który jest w kościołach, nie przetrwa. To nawet będzie się odnawiać, tylko to jest coś, co nie niesie nic. Nie ma nic tam, nic. A rodziny przetrwają wszystko.
I może być mała rodzina, większa rodzina, to nie jest ważne. Byle rodzina była. U nas nieważne, ile będzie ludzi w kościele w Warszawie, czy tak jak teraz, czy to będzie 300, czy 500 ludzi, czy 1000, to nie jest dla mnie ważne. Wiecie, co ja z tym zawsze zrobię? Podzielę to na grupy domowe, tak? I będą rodziny. Rodziny. Nauczę masy ludzi życia ze sobą razem. Po prostu. Nauczę ich razem spędzać wakacje. Nauczę ich razem zakładać firmy. Zbudujemy sobie szkołę i nauczymy ludzi tego, żeby razem uczyli dzieci. Bo to jest coś, po czym pozna nas świat. Rozumiecie? Po tym nas pozna świat. Po tym nasi ludzie zawsze będą namaszczeni. Będą uzdrawiać, uwalniać. Rozumiecie? Będą głosić, będą odważni. Będziemy mieli coraz więcej bogatych ludzi. Ale zawsze to będą rodziny. Rodziny. Tu nie będzie, że idę do kościoła. Tu nie ma takich rzeczy. Jeden człowiek się u nas modlił i mówi: Panie, jestem w tym kościele, co mam robić? A Bóg do niego mówi: to dom Twój? A on mówi: dom. To co byś zaczął w domu robić najpierw? A on mówi: nie wiem, śmieci wynosić. A on mówi: to idź. I zaczął śmieci wynosić, więc zajął się śmieciami w ogóle. To moje śmieci, mówi, moje. To rozumiecie, o co chodzi? To moje, bo to mój dom! Mój dom! To samo z pieniędzmi. Wiecie, my nie uczymy ludzi, nie tłumaczymy ludzi, wiesz, tak powiada pismo, to musisz tak, a tu powinieneś tak. Ostatnio się śmiałem, jak zbieraliśmy pieniądze. Co oni zrobili, słuchajcie? Wzięli, puścili. Tak jak w kościele katolickim w ogóle. Ja już nie wiem, jak to tam... Ale takie zrobili, takie jaja zrobili, wiecie, my po prostu, że te pieniądze zbierali, wiesz, i jakaś taka ta właśnie, te organy z kościoła katolickiego, gdzieś tam w ogóle, to takie, co my ludziom pokazujemy? To jest nasz dom. Ja mówię do ludzi: przynoście mi kupę szmalu. Już nie jestem przestępcą, nie wywalę was. Ze spodnie w Zarze najwyżej kupcie i koniec. Jestem świetnym inwestorem, wiem, jak to w ogóle, gdzie to robi. Bo ja rozumiem, co my zrobiliśmy? Powstała bardzo silna formuła rodzinna. To jest to. To nie przekonujesz ludzi, a może wykrzeszemy 1000 zł. Znajdźmy teraz, pomyślmy. 15 tysięcy ogłoszeń, jak tu zdobyć, proszę ciebie, 1000 zł. Co to w ogóle? To ludzkie serca się muszą przemienić. Przemienić się ludzkie serca. A ludzkie serca się zmieniają w rodzinie. Ja was do tego zachęcam. Chcę, żebyście taką rzecz robili. Żebyście uznali, że to jest wasze. O, moje jest to. Moje. To nie jest czyjeś. Ja nie idę do kościoła, tylko idę do domu. Mam takich przyjaciół różnych, jak kiedyś jeden pytał kogoś tam: my, czy ty byś na przykład zawiózł mnie gdzieś, nie? A on by mówi: jak to, czy bym zawiózł? Mówi: a dlaczego ty mnie o to pytasz? Czemu ty do mnie nie zadzwonisz, mówi, i nie powiesz do mnie: przyjedź do mnie na godzinę 9 rano i nie rozłączysz się? Ze mną tak ludzie rozmawiają. Rozumiesz? I to się stało dlatego, że powstała rodzina. Czy ludzie mają trudności? Mają. Jak najbardziej. Czy są dylematy? Są dylematy. Czy są ludzie zaburzeni? Pewnie. Wszyscy jesteśmy zaburzeni, tylko w różnym stopniu. No, oprócz mnie oczywiście. Też wychodzę ze swoich patologii różnych. Nie ma ludzi normalnych. Jezus był normalny. Jedyna postać, która normalna w ogóle chodziła po tej ziemi od początku istnienia globu. I my wszyscy po prostu jesteśmy ludźmi, którzy wychodzą ze swoich problemów. Ale kiedy stworzysz rodzinę, tak? To nie będzie miało znaczenia.
że ludzie są jeszcze pogięci, że ludzie są tacy. No są pogięci, tak? Ale tak, jest formuła prawdy uruchomiona, tak? Jest miłość wzajemna. Formuły prawdy nigdy wam nie zabraknie. Nigdy. My w całym ruchu apostolskim zawsze będziemy trzymali rękę na pulsie. Zawsze. Jedna rzecz na pewno nigdy nie zniknie, tak? To jest formuła prawdy. Nigdy nie pójdziemy na żadne kompromisy. Nigdy zniknie. Nigdy i zniknie. Bo prawda dla nas jest number one. Rozumiecie? Cały czas będziemy pchali ludzi do tego, żeby ludzie funkcjonowali w prawdzie. A więc prawda jest, tak? To nie, tego nam nigdy nie... Ale wiecie co? Będzie, ale musimy budować miłosną formułę. Miłosną formułę. Dlatego wtedy też patrz, nie ma manipulacji, tak? Nie ma żadnych przymuszeń, nie ma kombinacji. Nie ma też proszenia, wypraszania. Zróbmy to, zróbmy tamto. Rodzi się w człowieku wtedy coś takiego, że wszyscy wiedzą, że to jest ich. Każdy ma swoje obdarowania, rozwijają się też odrębne służby. Rodzina nie zabije twojego indywidualizmu. Nie, ona go otoczy opieką. Rozumiesz? Dzisiaj wokół mnie są ludzie, którzy już w wielu sytuacjach są silniejsi niż ja. I ja w ogóle nie mam z tym problemu. W ogóle mogą być. Wielu ludzi funkcjonuje w darach, w których ja w ogóle nie funkcjonuję. Dzisiaj by mi do głowy nie przyszło, kiedy bym się miał modlić o chorego i byłbym z Adamem, żebym ja poleciał się modlić o niego, tylko ja bym powiedział: Adam, idź się modlić o człowieka. Bo dary, które działają przez niego, nie działają przeze mnie w ogóle. Gdzie mnie do jego obdarowania, jeżeli chodzi o uzdrawianie w ogóle ludzi? No gdzie? Rozumiem. To w ogóle wiesz. Facet kładzie ręce na ludzi, im się człowieku kręgosłupy prostują, gnaty przestawiają. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle... Jestem otoczony ludźmi, którzy robią biznesy, którzy mają wgląd taki finansowy, że ja nie mam prawdziwie na 10% takiego wglądu. Wszyscy lepiej wykształceni ode mnie, wszyscy w ogóle... Ja w ogóle rozumiesz, o co chodzi? No, wszyscy lepsi po ludzku. Ale jest... Rodzina. Ja nie mam z tym żadnego kłopotu. Ja mówię w porządku, w ogóle zarabiajcie kasę, tak? Super. A ja będę z wami w tym wszystkim. Chcę, żebyście tą rzecz zobaczyli, bo będziemy budować razem i będziemy razem tworzyć. Dotkniemy też tego miasta, tego regionu, tak jak nikogo nie dotknie. Nie będziemy pieprzyć o bramie tej północnej bramie. Bo po północną bramę jedną przecież. Ja mówię tak, bo on jest Szwedem. Się zbierają kretyni, człowieku siedzą. Północna brama! Północno! Jesteś chory na głowę, no mówię, czy nie? Bo Jezus przyjdzie z północy. Ja już rób też słyszałem o tym Jezusie. Mazur też przychodzi. Mazur też przychodzi ostatnio. Z Ukrainy to już w ogóle oczywiście, nie? Z każdej strony. Brama teraz jest tutaj. Jaka brama? Potrzebni są ludzie wypełnieni Świętym Duchem. I jeden człowiek wypełniony Świętym Duchem, tak? I odpalony do przodu jest lepszy niż cała brama. Nie zbieranie się jakichś tutaj człowieku, tych człowieku układzików, proszę ciebie. Baptyści, zielonoświątkowcy, inne człowieku układy, wszyscy razem zbudujemy bramę. A co to jest, wesele? Człowieku. Teraz, człowieku, nie rozmawiajmy o sprawach drugorzędnych, tak? My mówimy w innych językach, baptyściaki nie mówią, ale nie mówmy o tym. A razem budujmy bramę. No to człowieku, ja nie wiem, co to jest. Upili się raz, co to w ogóle jest? Pijani ludzie jacyś. Umysły, zaczumione umysły. Co to jest? Człowiek, to jest miejsce, które potrzebuje realnej odnowy. Potężnego uderzenia Bożej mocy. To jest kupa ludzi w ogóle, którzy w ogóle, to jest jedno z czołowych miejsc w ogóle ruchu w naszym kraju, Trójmiasto.
człowieku. I to jest potrzebne, to są potrzebne kościoły, tak? Czy też inaczej, to są potrzebni ludzie w ogóle, tak? Którzy będą czaić bazę. Nie będą się zadowalać tym, że pójdą na kościół uliczny, dadzą Menelowi bułkę, człowieku, i mówią halleluja. Jaka halleluja, człowieku? Też, że bułkę się na ciebie wypije. A za tym nie chcesz inny. Człowieku. I przychodzą potem, my głosimy na ulicach i przychodzą, stoi człowieku z Nowym Testamentem pijany. Halleluja, halleluja! Ja jestem wierzący. Ja wiesz, bo cię mówię, w mordę strzelę, ty wierzący, ty nie leżałeś przy Chrystusie 15 sekund. Na ręce na mnie położyłem na kościele ulicznym, powiedziałem, że będę pastorem. Ja mówię, człowieku, co ty masz w ręku? Mówię, ile już wyjarałeś z tego Nowego Testamentu, tych stron wyrwałeś na skręty, kretynie, ty. Chodź tutaj, mówię. Jezus umarł za twoje grzechy. Jezus stał z martwych. Zobacz, jak ty wyglądasz. Oni przychodzą, macie to do jedzenia? Ja mówię, Słowo Boże mamy. To się u nas je. Nie rozdajemy bułek, nie dajemy zupy. Nauczymy was żyć. W ogóle jesteście tym... Rozumiesz, o to chodzi? To też trzeba podać. To trzeba dać. Trzeba to zaprezentować. Ale żeby to zaprezentować, to trzeba funkcjonować jako silne jednostki. Silne w Chrystusie. A żeby były silne, muszą być w rodzinie. Tak? To musi być rodzina. To muszą być ludzie, którzy idą w jednym szeregu. Nie boją się zranień. Wiedzą, że nie są doskonali. Wiedzą, że są w procesach. Ale są świadomi tego w ogóle, co posiadają. Wiedzą, że obok siebie mają ludzi, którzy za nich życie położą. Ja dzisiaj w ogóle jestem tak świadomy, że są ludzie, którzy by za nie życie oddali. Fizyczne! Jestem tego pewny. Są wokół mnie ludzie, którzy by fizyczne życie za mnie oddali. Po prostu. Ja naprawdę nikogo o to nie prosiłem. Rozumiecie? Ja nie prosiłem. Nie prosiłem, oddajcie za mnie swoje życie. Ale otworzyłem się i powiedziałem, chcę rodzinę. Czy ktoś w ogóle jest zainteresowany w tym chorym kraju? Budujcie taką rzecz. To najtrudniejsza rzecz. Bo łatwiej jest przyjść do kościoła, posiedzieć, powiedzieć, a posiedzę tutaj, bo się przyzwyczaiłem. Po co tu przychodzisz, jak tu wieko trumny głosi? Ty siedzisz, człowieku, w ogóle, ja nie wiem, po co ty tu, po co to robisz? Po co? To jest zboczenie jakieś. Ale stwórz rodzinę, bądź razem. Może to nie będzie fajne, doskonałe, może to nie będzie takie jak gdzieś. Gdzieś mają cudownie rzeczy poukładane, są 20-30 lat w czymś, rozumiecie? Ale to nie tak. Pomódlmy się. Ojcze, modlę się teraz i dziękuję Ci za te słowa. Ojcze, ja chcę, Ojcze, w imieniu Jezusa teraz, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysługujesz, żeby to słowo przenikało ludzi, całe ich dusze, Ojcze. Niech ono zostaje w tych ludziach i niech ono będzie, Ojcze, miejscem, w którym Twój Święty Duch będzie się rozpędzał i będzie działał. Ja chcę, żeby to słowo było jak lotnisko dla Twojego Świętego Ducha. Ja chcę, żeby umysły były przemieniane. Ja chcę, Duchu Święty, aby prawdy Boże, które zostały dzisiaj poruszone, były, Ojcze, używane przez ludzi ku rozwojowi, ku wzrostowi, ku zmianom, ku sukcesowi, Ojcze. Ojcze, ja nakładam krew Jezusa na ludzkie umysły i ja wiem, Ojcze, że Ty jesteś tym, który zmienia ludzi dzisiaj. Uwielbiam Cię, cudowny, Święty Duchu. Uwielbiam Cię, Królu. Uwielbiam Cię, Jezus. Holy Spirit, uwielbiamy Cię. Dziękujemy Tobie, że jesteś. Dziękujemy Tobie, że żyjesz. Dziękujemy, że jesteś tutaj, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Królu. Hallelujah. 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 Halleluja. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Módlcie się.